Dariusz Gryt i Jacek Biskupek. Ta dwójka śmiałków z Rybnika chce dokonać czegoś, czego nie zrobił jeszcze nikt. Opłynąć Polskę na skuterach wodnych. Pomysłodawcą projektu jest Kornel Pająk z Jacht Klubu Rybnik. W przedsięwzięcie mocno zaangażowała się również Fundacja EDF Polska. Co warte podkreślenia, w trakcie ekspedycji będą zbierane środki finansowe na specjalistyczny sprzęt do nurkowania dla podopiecznych olimpiad specjalnych. Start 28 kwietnia. Płyniemy Polsko. Tak nazywa się pierwszy w historii projekt zakładający opłynięcie Polski na skuterach wodnych. Tego zadania podejmują się członkowie sekcji motorowodnej Moto H2O Rybnik przy Jacht Klubie Rybnik. Pomysłodawcami ustanowienia rekordu są Dariusz Gryt i Jacek Biskupek. Zamierzają pokonać około 2,5 tysiąca kilometrów rzeką Wisłą, Morzem Bałtyckim oraz Odrą i Rudą w kilka dni. Najtrudniejszy odcinek uważam, że będzie pierwszym odcinkiem, ponieważ mamy około, jest 6 śluz do pokonania i to będzie bardzo trudne ze względów czasowych, a chcemy w pierwszym dniu znaleźć się w granicach Sandomierza, także mamy i Kraków po drodze, także troszeczkę będzie tego wyzwania. W czasie trwania projektu Płyniemy Polsko będziemy promować przede wszystkim sporty motorowodne i partnerów. Planujemy organizować strefy eventowe, w których będziemy m.in. edukować z bezpieczeństwa na wodzie, promować miasto Rybnik i wszystkich partnerów projektu Płyniemy Polsko. Rybnik jest miejscem, gdzie woda ma pewne szczególne miejsce. Właśnie poprzez zalew i wszystkie sporty wodne w tej strategii się potrafią odnaleźć, ale jednocześnie w tej strategii bardzo ważny jest nasz mieszkaniec, również te osoby z różnymi problemami. No i właśnie ta akcja jakby to wszystko zbiera w soczewce. Jest to też miejsce, które mogą osoby niepełnosprawne, w jakiś sposób wykluczone, uczestniczyć w życiu społecznym. To bardzo ważne dla nas. Stąd pomysł, aby połączyć to duże wydarzenie rekordu, bicia rekordu Polski w płynięciu przez Polskę z tym, co robimy tu od lat na miejscu, ale w sposób bardzo szeroki. W czasie całego projektu będziemy zbierać środki finansowe na specjalistyczny sprzęt do nurkowania dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. Środki zebrane w czasie projektu w 100% będą przeznaczone na specjalistyczny sprzęt do nurkowania. Samo nurkowanie dla tych naszych podopiecznych jest ogromnym przeżyciem. Jest to przede wszystkim przełamywanie bariery, zetknięcia się z czymś, co nierzadko nawet dla osób pełnosprawnych jest niedostępne. Cel: ustanowienie rekordu Polski. Promocja sportów motorowodnych w Polsce i Rybniku. Zbiórka środków finansowych na sprzęt do nurkowania dla dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem. Prawdziwy start, taki rzeczywiście stricte ustanowienie rekordu, jest 29 na punkcie zero na Wiśle w Oświęcimiu. 2,5 tysiąca kilometrów. Mam nadzieję, że uda się to w 8 dni. Płyniemy Polsko.